Austro-Węgry. Pytacie się mnie, jak je stworzyć w Europie Universalis 4? No nie da się. Bo jak widzicie, gram na zmienionej Europie na modyfikacji Ante Bellum, której losy Europy i katolicyzmu potoczyły się zupełnie inaczej. Na Dalekim Wschodzie też jest niezły rozpierdol. Rozpoczynamy grę Styrią, czyli tym zielonym krajkiem, całkiem niezłym, w Holy Roman Empire. Tak, bo Imperium Świętego Romana tutaj też się prezentuje. Niestety, można powiedzieć, że Francja jest obecnym cesarzem, tylko taka bardziej kanarkowa. Styrię wybrałem z jednego z kilku powodów. Po pierwsze, jest to całkiem dobry kraj, ma niezłe idee. Na początku dostajemy dyscyplinkę, dzięki czemu mamy mocniejszą armię, mamy też lekko rozwiniętą dyplomację w naszym kraju. Po drugie, jesteśmy jednym z elektorów. I tak, będę starał się przejąć władzę w Imperium Świętego Romana. A po trzecie, to mamy całkiem niezłego władcę i to jeszcze nie Habsburga. A jeżeli chcielibyście tworzyć Austrię Habsburgami, no to polecam rozegranie kampanii Tyrolem, gdzie macie Habsburgów, no tylko wiecie, ich problem tutaj wciąż występuje i mają miernych władców. Zanim w ogóle będziemy mogli stworzyć Austro-Węgry, musimy stworzyć Austrię. O, a mamy to w naszych misjach. Arcyksięstwo Austrii. Ogólnie te misje są skupione właśnie na budowie potężnej Austrii i okolic. Dużo podbojów będziemy mieli. W sumie nie wiem, czy można stworzyć Węgry w tej grze. Nie wiem, dajcie mi znać, bo ciekaw tego jestem. A, tylko teraz zauważyłem, że nie zmieniłem poziomu trudności, bo nie robię poradnika, gram sam dla siebie w ciekawą, śmieszną kampanię, więc rozegramy ją na jednak troszeczkę w wyższym poziomie trudności. Bonus do wojska dla przeciwnika występuje i tak tryb Iron Mode również włączony. Nie wiem czemu, jakoś najbardziej lubię na nim grać. To na pewno polubicie promocję na Enebie z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie, spieszcie się, bo jeszcze 6 dni do końca. A ja za to nie lubię krajów, które w sumie w pierwszej kolejności będą naszymi celami, albo będzie łatwo na nich zrobić show strength. Więc przypatrzmy, kto tutaj może być naszym celem. Na razie Salzburg, Karnolia oraz Bawaria. Karnolia? Karniola? Cokolwiek, to coś tutaj, co się świeci. Oho, to cechy władcy jednak są losowe. No to zaraz wracam. Nie, no dobra, zbijam się, nie będziemy aż tak sobie ułatwiali. Przypatrzmy, czy mamy tańszych doradców, nie tak jak na Portugalii. I tak, mamy tańszego doradcę dyplomatycznego, bierzemy go. Chyba mnie nie stać. No to wrócimy tutaj później. Przywileje, z tego co zauważyłem, mamy totalnie standardowe, więc standardowo też będę rozdawał. Najpierw wszędzie po punkcie, następnie od razu Supremacy over the Crown i jak tylko stabilność podniesiemy, bo na razie nas nie stać, od razu rozdam tańszych doradców oprócz sekcji militarnej w naszych przywilejach. Misje, dobra, chcemy jednak żyć dobrze z papieżem, więc weźmy poprawienie z nim relacji oraz od razu odbierzmy ziemię. Jako że planuję też walczyć, no to w pierwszy sojusz bierzemy oczywiście z cesarzem Holy Roman Empire, czyli Francja, a pozostałe sojusze w liczbie trzech to najchętniej bym polował na jakieś księstwa, żeby na nas głosowały. Tych w sumie w okolicy jest kilka. Weźmy Czechy i w zasadzie żadne inne księstwo się bezpośrednio nie zgodzi, więc poprawmy z nimi relacje. Nie no, super władca Karl. No to jeszcze będę musiał farmić zaraz prestiż. Francja na tej modyfikacji w tym momencie przechodzi, jakby to powiedzieć, pewną malutką wojnę domową, która naprawdę może się różnie skończyć. Możliwe, że zaraz nawet zobaczymy niebieską Francję, bo jeżeli Francja ją przegra, właśnie zmienia się w normalną niebieską Francję. I chyba wychodzi z Holy Roman Empire, jeżeli dobrze pamiętam. Ale widziałem tylko raz taką przegraną wojnę. No i na nasze nieszczęście Czechy przestały być elektorem Holy Roman Empire, bo stały się husyckie. Tak to wygląda na tej modyfikacji. Dlatego ja rozwiązuję z nimi sojusz. Straciliśmy też z nimi Royal Mariage, więc przestały być jakkolwiek dla nas wartościowym sojusznikiem. Na ich miejsce jeszcze nikt nie został wybrany. Dobra, pierwsza wojna leci z Salzburgiem o upokorzenie tego kraju, a w zasadzie to okażemy tutaj naszą siłę. Mam nadzieję w sumie. No, armie rozbite, dorekrutujmy jeszcze bardzo tanich najemników. Nie no, armie Franki są totalnie rozbijani, a w zasadzie to Frankoni z tego co tutaj widzę. No, 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 pierniczy. Pięknie. Jeszcze piękniej. No i super, teraz widzę, że możemy wziąć już Royal Mariage z Lombardią. Jest to bardzo potężne włoskie państwo i w sumie jeżeli chcecie zagrać jakimś bardzo dziwnym państwem pod granie Toll, czyli bez dużych podbojów, ale stakując pewne bardzo dobre modyfikatory do ekonomii, do wojska, polecam ten kraj. Tutaj można manufaktury budować za niecałe 80 golda, by the way. Jest to mega, mega tanie. No i drugi Royal Mariage leci do Saksonii i tym krajem jeszcze nie grałem, ale jest mi często polecane, żebym zagrał. Teraz poprawiamy relacje z
papiestwem, tylko uwaga, nie chcemy raczej wchodzić w nim z sojusze. Papież ma bardzo groźnego sunnickiego przeciwnika, mianowicie Sycylię. O, widzicie tutaj jakiś sunizm. Ale że tak szybko to zająłem, to ja nawet w to nie wierzę. Nie jestem gotowy na to mentalnie. Ja zapomniałem, że teraz pozmieniali rozwinięcia z ery. Przepatrzmy, kto tutaj co ma. Dla nas chyba niestety nic ciekawego tutaj nie stwierdzam, że istnieje, ale niektóre modyfikatory jak 20% morali dla Szwedów brzmią epicko, albo ten bonus dla Nizaridów. Frankia daje mi dużo prestiżu, pieniążki oraz reparacje wojenne, a Salzburg, no, upokarzamy na arenie międzynarodowej. Dajmy sobie tańszych doradców oraz potrzebujemy tańszych pożyczek do spłacenia tych naszych droższych. Zabezpieczmy nasze sojusze. I możemy ruszać dalej za chwilę z naszymi podbojami. Misję na imperialną ambicję odpalimy też dopiero po naszych pierwszych podbojach. Niewiele nam brakuje power projection, w sumie nie wiem jak to na polski przetłumaczyć, więc musimy tylko obrazić jakichś naszych rywali, na przykład Karnolię, żeby mieć powyżej 50 punktów. Warto jest to mieć, bo wtedy szybciej nam rosną te wszystkie monarchy points, które dostajemy co miesiąc. Dobra, czekałem do grudnia 49, żeby przeprowadzić kolejne przywileje, misje i tak dalej. Mógł nawet sprzedać ziemię, ale nie. Lecimy na wojenkę. O, z tymi trzema krajami. Chyba mnie porąbało, ale bierzemy tak, Protector of the Realm, czyli Protector, 10 morali bierzemy, nieważne. Chciał się wykazać znajomością angielskiego, znów mu nie wyszło, zobacz jak. Jeszcze spodziewam się dużych walk granicznych, więc odpalmy na naszych fortecach Local Defensiveness, wszędzie gdzie się da. Celem będzie zajęcie tego pięknego niebieskiego kraju, bez upokorzenia, czyli o, na przykład tej prowincji. No ty też jesteś w tej wojnie, zawsze na czerwono to jakoś lepiej widać z kim się walczy. No w pierwszej kolejności ruszyłem na Bawarię, raczej będzie łatwiejsza do zdobycia. A i w międzyczasie nasz cesarz się wybronił. Wygrał wojnę domową. Karolingowie wciąż rządzą. Ale że co? Raport na temat planów wojennych tego kraju. No fajnie, tylko że go totalnie zmiażdżyliśmy. Muszę przyznać, że bardzo ciekawy event. Szkoda, że w normalnej Europce tego nie ma. Ale bot jest głupi. Strzedł stolicy, więc możliwe, że weźmiemy od niego dużo pieniążków za udział w tej wojnie. Albo jeszcze mu więcej zaraz zajmę? Czekajcie, wracamy. I szybki Carpet Siege po całej Bawarii po upadku Passau. Wojenne reparacje oraz pieniążki od Bawarii. Karnolskie wojska rozbijamy, ale się dali zrobić. No i teraz trzeba ruszyć na Chorwację. No to pierwszych wyborów niestety nie wygrałem. Francja została cesarzem. No brakuje mi tych głosów. Nie no, Lombardia już swoich trójkowych generałów prezentuje. Naprawdę, to jest kraj, który może mieć po jakichś 10 latach rozgrywki non-stop trójkowych generałów. W międzyczasie Karl uległ niespodziewanemu wypadkowi. Naprawdę? Okej, Karl II. Czy ja mam jakiś bonus do dziedziców, że oni praktycznie non-stoper mi się naradzają? Chyba nie. Wbijam się w armię przeciwnika, mamy przewagę technologiczną i w moralach. Nasze armie są moralnie lepsze od nich. Naprawdę ich łujmy, strasznie. Czyżby na Antebellum była jeszcze stara mechanika? Dosłownie zanihilowałem chorwacką armię, albo przynajmniej jej część, bo druga część nie wiem gdzie ucieka. No okej, Chorwacja płaci nam trybut, a my kończmy sprawę Karnioli, zarówno militarnie, jak i siege'owo. Nie można chyba tak powiedzieć. W sumie. Upadek Jeruzalem! No nie! Jaka smutna wiadomość. No to inaczej się nie mogło skończyć, bo teraz istnieje tutaj takie państwo jak Nizaridzi. To jest Osman na sterydach, w skrócie. Niby teraz jeszcze nie ma największej armii, ale jeżeli nie będzie miało największej w przeciągu 50 lat, to się mocno zdziwię. A ja w międzyczasie atakuję Panonię. Raczej nie chcemy Mazowsza wzywać osobno, bo Śląsk jest jeszcze poza naszym zasięgiem. Co tu się wydarzyło? Personal Union? Ja wpadłem czy zdobyłem właśnie? What the fuck? Lombardia Succession War. Czy ja właśnie zdobyłem Lombardię na Unię Personalną? I Frankia mnie tutaj wspiera, a to jest wojna z... nikim ważnym. PU Lombardia... Oh my god, wy to widzicie? O, a Bizancjum ma wojnę domową. Nie fajnie, Bizancjum chyba zaraz upadnie zresztą. Muszę też w najbliższym czasie zagrać Niceą. Niceą? Chyba tak to się odmienia, bo nią można odtworzyć Imperium Aleksandra Wielkiego. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie. Ewentualnie może na kole grozy? Oh my god, i teraz Lombardia jest też w mojej wojnie, niszczy moich przeciwników, mając tego trójkowego generała. Jakie to piękne. Dobra, grając w Holy Roman Empire, wiecie, jakich idei się możecie tutaj spodziewać, dlatego teraz kumuluję punkty dyplomatyczne. Jakby ktoś nie zrozumiał, nie wydaje ich po prostu. Zjadamy Karnolię i o dziwo prawie nikogo to nie obchodzi. A jeszcze sprawdzę w sumie, jak tak już wspomniałem o tych monumentach, monumenty w okolicy, bo mam wrażenie, jakby ich było jednak troszeczkę więcej. Ja nawet w Wiedniu coś mam.
Wow, żegnaj agresywna ekspansjo. Nie wiem co to za zameczek, ale Metz ma bardzo potężny monument. A tak to powiem wam szczerze, że chyba reszta jest bardzo standardowa jak na okolice. No dobra, tego nie było, ale reszta jest chyba dokładnie taka sama. Albo nie widzę nic. O nie, tu jest jeszcze kolejny monument bardzo mocny. Tego nie było, ale to jest tylko dla Karolingów. Albo dla cesarza Holy Roman Empire. W skrócie, czyli na tej modyfikacji polecałbym pójście albo w Imperial Ideas połączone z jakościowymi dla bardzo mocnego combo pod szybkie reformowanie Holy Roman Empire, albo standardowe granie, jeżeli chcemy mieć troszeczkę trudniej, dyplomatyczne, humanistyczne idee dla szybszego zbijania agresywnej ekspansji. Ale widzę tutaj jeszcze bardzo mocne combo pod wasali profesjonalne, administracyjne oraz influence ideas. Praktycznie zadamy wasali za darmo, bo zobaczcie co mają idee profesjonalne. Ciężki wybór co wybrać, Dobra, ja zagram jednak pod imperialne, profesjonalne idee, to jest bardzo dziwne combo, ale pozwoli nam grać pod wasali i akceptację wasali. Może być to ciekawe i to będzie w sumie coś różnego od standardowej gry pod Holy Roman Empire. Górna Burgundia nie miała z nami szans, więc skończymy tą wojnę. Dobra, wojna z Panonią musi dobiec końca, ale nie spieszy mi się z tym. No i Konstantynopol upadł. Dostajemy roszczenia do Tyrolu i tamtejszej kopalni złota. Nie ukrywam, że przydałoby się zdobyć ten kraj dla nas. Tak jak sobie patrzę, 35 za zdobycie wasala, a 37 punktów za podbicie, to i tak wolę, wiecie co zrobić? Podbić ich totalnie, zagarnąć ile mogę ziemi i developmentu dla siebie i po prostu wypuścić lojalnego wasala na tym terytorium. Jako, że jest poza Imperium Świętego Romana, nie dostaniemy kary za jego zjedzenie za 10 lat. Mamy też wykonaną misję nauczenie spłonania Marchi, co zwiększa jej defensywność i zwiększa nasze dalsze roszczenia terytorialne. Na kopalni złota. No i jak zwykle autonomia w dół i za chwilę musimy się przygotować na falę buncików w naszym kraju. Ho, Rzym chyba upadł. A papież jest tutaj. Lol. Fudzie. Tak jak patrzę po okolicy, to niestety czeka nas długi okres spokoju, tak z 10 lat przynajmniej. I nie mieli gdzie ci buntownicy się odpalić, no nie mieli. No i szlak. Potrzebujemy wojny, żeby stłumić te bunty, bo nikt mi nie da przejścia. Więc siłą rzeczy Salzburg staje się naszym celem. A przy okazji również Bawaria. Halo, mogę tu przejść? Niestety nie. O, teraz mogę. Nie rozumiem tej gry totalnie. W sumie weźmy pożyczki ponownie, tanie, od mieszczan. Za nie wprowadźmy instytucje, a sami sprzedajmy. Dajmy ją Francji. Saksonia przydała się być bardzo wartościowym sojusznikiem. Ładnie upada. Szturmiemy Salzburg szybko. Dobrze, buntownicy w Lombardii zniszczeni totalnie, ale strasznie dużo manpowera mnie to kosztowało. Mimo iż walczyłem na minus 2, bo tutaj była nasza forteca. W międzyczasie jeszcze Francja wypowiedziała wojnę Andaluzji. Jakoś dziwnie trzyma wojska. Pierwszy raz widzę, żeby bot jakoś tak dziwnie je dzielił. Ale chyba to działa. Chociaż daje sobie tracić bardzo dobre fortece Francja. Francja, debilu! Serio, bot dał sobie zająć fortecę i teraz leci ją oblegać. Nie rozumiem, co tu się dzieje w ogóle? Oho, Lotaryngia dołączyła po przeciwnej stronie. Będzie wesoło. Ale nasza kampania zakończyła się sukcesem. Bawaria nam płaci. Dodatkowo ją upokarzamy na arenie międzynarodowej, a Salzburg podbijamy dla siebie. Teraz to już naprawdę muszę 10 lat czekać, żeby móc w jednej wojnie podbić cały Tyrol. No i na co wydać nasze wpływy papieskie? Bądź teraz człowieku mądry. Czy morale? Czy jednak dyplomatyczne relacje, czy może jednak zmniejszenie agresywnej ekspansji w okolicy? No, co lepsze, nie wiem. Agresywna ekspansja, aż więcej podbijamy. Wielka bitwa, ale to chyba niestety Andaluzja wygra. Roma nawet konkwistadorów? O, co za rzeź francuskiego wojska, zobaczcie to. No i co ta Francja zrobiła? Ja tego totalnie nie rozumiem, jak mogła przegrać tą wojnę. No nic, ja w międzyczasie stwierdziłem, że w sumie zdobądźmy nasze kopalnie złota. Znaczy, jeszcze nie nasze, ale będą nasze kopalnie złota. Pierwsze rozwinięcie z ery, zdecydowanie agresywna ekspansja, mniejsza musi być. What the fuck? Do czego to mnie woła? Przecież przed chwilą była tutaj wojna! Co ta Francja robi? No niestety nie odpowiedziałem na to wezwanie, nie? To było mega głupie to, co zrobiła Francja. Francja, może kiedyś to zapamiętam. No nic, jest spora szansa, że my i tak za chwilę przejmiemy władzę w Imperium Świętego Romana i zobaczymy. Ale ja! Przecież przed chwilą mieli głosować na mnie. Jak to się... Aha, dobra, już wiem jak to się stało. Jakoś dużo Imperial Authority dostała Francja. Czuję się taki oszukany. No i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy Lukas dobrze zrobił, nie odpowiadając na wezwanie Francji. No, dobrze zrobił. Zdecydowanie.
Dobra, zróbmy też profesjonalną armię, a że niby to jest który generał, szczerze mówiąc, bo ja nie wiem. No i dobra, Morawy zostały osamotnione, lecimy zdobywać po kolei te ich głupie fortece, ale na Morawach jest to droga przez mękę. O dziwne, większość ich fortec powinna mieć jakieś 60 dni do oblegania. A dobra, nie, to jednak tylko ta prowincja. Znowu dochodzę do prowincji i jakiś bunt mi gdzieś walną. Noż co za... Okej, skoro chcą być rozbijani po kolei, mogę ich rozbijać po kolei, nie będę narzekał. Nawet nie mają sił, żeby oblegać moją fortecę, ale spoko, mi to pasuje. O, dostajemy misjonarza do końca gry. Jak miło. Dobra, najcenniejsze tereny zdobyte, krwią okupione. Oh my god, znowu weźmy taki sojusz z Bawarią. Bułgarią. Tak, teraz Bułgaria i Bawaria będą mi się myliły. No Francja, tak bym powiedział, już się nie liczy zbytnio. Zjadamy naszego wasala, w sumie nie jest zbytnio przydatny. Słowaków też akceptujmy w naszym kraju. Będzie ich łatwiej nawrócić na jedyną słuszną wiarę dzięki temu. Przy drobnej pomocy misjonarzy. Kolejne weźmiemy sobie transfer subject, czyli możliwość robienia roszczeń terytorialnych, kiedy nawet nie graniczymy z tym terytorium. Taki ciąg sobie zrobimy do kolejnej kopalni złota. A że widzę, że Czechy akurat z kimś wojują, kto wie. A nuż zdobędziemy. Atakujemy Tyrol wreszcie, żeby zdobyć tutejsze kopalnie złota. Oczywiście jestem kretynem, bo zaatakowałem pierwszego. Znaczy 30, a powinien zaatakować pierwszego. Trudno. Jak zwykle o takiej oczywistej oczywistości zapomniałem. Dużo przeciwników nie mamy, raczej damy radę. Coś jest nie tak z botami. Najpierw mi dają zdobyć fort dwójkowy, żeby wejść na niego. Dostać kary, kiedy będę go bronił po zdobyciu. Nie rozumiem tego, ale co? Będę narzekał, nie? A w międzyczasie nasza pierwsza kopalnia złota zaczyna nam produkować złoto. Jakbym mogła w sumie coś innego. Ale nadal na minusie jestem? Jak? Easy. I w sumie Tyrol nawet padł bez zdobycia kolejnych fortec. Została nam jedna prowincja do zdobycia, Tren. To Szwajcaria i Bologna będzie jeszcze przeciwko nam walczyła, czyli w sumie nikt ważny. Więc lecimy z nimi łatwo, szybko i sprawnie. No i nasza Styria się już zaczyna bardzo ładnie prezentować. Na pewno jedno z większych, zieleńszych państw okolicy. No i rozwinęliśmy drugą naszą kopalnię złota. W sumie to nawet na to mamy misję dalszą. 200 dodatkowych dukatów. Szkoda, że to nie odpala nam eventu na zwiększenie wydobycia w tej prowincji. Chociaż? Znowu przeklikałem? Okej. Okay. I w sumie ciekaw jestem, co się teraz stanie, jak klikniemy to otworzenie, albo w zasadzie to stworzenie arcyksięstwa Austrii. Wszystko się zmienia. Czyli wiecie, co to oznacza? Że musimy najpierw zrobić nasze poprzednie misje i dopiero wtedy stworzyć Austrię. Ale już możecie zobaczyć, możemy stworzyć austro-węgierskie imperium. Dlatego potrzebujemy 20 technologii oraz podbić następujące prowincje. Cholera, nie wiedziałem, że będę musiał grać aż do tak późnego okresu. Czy to źle? Musimy prowincję Wienerwald rozwinąć do 7 poziomu za punkty dyplomatyczne. Jakby to powiedzieć, winko uspokoi nastroje w naszym kraju. Dodatkowo zwiększymy produkcję w całym regionie Styrii o 10%. Nie jest to dużo, ale zawsze na propsie. Musimy też zdobyć port tutaj. Tylko to Badziewie jest wolnym miastem. To zobaczmy, czy mogę im na przykład sprzedać ziemię za darmo. W ogóle coś chcą? Aha. Wenecji. No i nadszedł wreszcie czas na wojnę z Czechami i ich sojusznikami. W sumie nie powinno być jakiegoś większego problemu. Nawet sami bez naszych sojuszników mamy większą armię od nich wszystkich razem wziętych, co jest mega, mega dziwne na tym poziomie trudności, powiem wam szczerze. Sojuszników czeskich bez problemu czyścimy na naszym terytorium i mamy okazję, powiem wam szczerze. Chyba ją nawet wykorzystam. Bułgarię wezwę do tej wojny, to powinno być dużo łatwiej. A, bo Francja znowu jest łujona przez Andaluzję. To nie powiem, sudnickie zagrożenie rośnie nam w siłę. No, nasz cesarz staje się coraz mniejszy. No, tak. Na razie biorę tylko i wyłącznie te ziemie, do których mam roszczenia plus pieniądze. I co jest najlepsze? Czechy gwarantują temu krajowi, tylko nie mam dyplomaty. No i zobaczymy. A nuż może odpowiedzą Czechy mimo wszystko? Jest! Odpowiedziały! Aj, głupie Czechy. Czemu mogę być królestwem? A, bo jestem elektorem. No tak. Swoją drogą, taka ciekawostka. Wiecie, że Czechy w tej grze mają monarchię elekcyjną? Bo zobaczcie, support air. Powinno być w ogóle taki Cassius Belli na obalenie tej monarchii elekcyjnej, naprawdę. Totalnie zapomniałem, że jeszcze mam drugą wojnę, naprawdę. Dobra, chyba potrzebuję chwili przerwy po tej wojnach. Przywilej papieski wzięty, mamy troszeczkę tańsze budowanie, więc zacznijmy od produkcji. Tam, gdzie to będzie nam się najbardziej opłacało też i w przyszłości. Już to zrobiłem? To wszystkie pozostałe wezmę jednak pod siłę i zasoby ludzkie, bo mamy ich dość mało, a nie mam moich ulubionych idei ilościowych, więc wszędzie tam będziemy budowali budynki pod zasoby ludzkie. No i troszeczkę naszych misji wykonać.
poznaliśmy. Bardzo się cieszę z tego też powodu. Uuu, tańszy doradca. Ale to może sobie zostawimy na później, bo niedawno z eventu miałem tańszego doradcę militarnego o połowę. A już myślałem, że jestem cesarzem. Będę się czesał zaraz. I cyk, trzecia kopalnia złota. No to inflacja robi brum brum. My do swojej kujemy pieniądze. Wow, Ferdynand, będziesz rządził. A ja już wziąłem misję na roszczenia do reszty Węgier. W sumie rok 1500, któryś tam, to zobaczmy, jak ten nasz świat się prezentuje. Nizarydzi podbijają Anatolię. Złota Orda, oh my god, wbiła się te wszystkie księstwa ruskie. Niesamowite. Dania pokonała Szwecję. To akurat się rzadko zdarza. I Andaluzja, zabiła nam cesarza praktycznie. Mimo to cały czas ma nieustające poparcie. A ja dostałem jeszcze reformację po twarzy, która się odpaliła i to tak nawet naraz. Oh my god. Dużo tego już. A dosłownie sekundę temu się pojawił event. What the fuck? Jakim cudem mi się pojawił tutaj kolonializm? No nic. Co mam narzekać? Niech się rozprowadza. Dokończmy sprawę czeską. W sumie nawet weźmy jakichś sojuszników do wojny. Czechy nawet jakąś armię tutaj mają przeciwko nam. Ale raczej damy im radę. Chyba, że eventy mnie zatrzymają. No i zjedliśmy Czechy. Kolejne idee lecę jednak dyplomatyczne. Mam wrażenie, że bez nich nie uda mi się przejąć Chre. Nie mam żadnego pojęcia, czemu Francja cały czas ma takie duże poparcie, a ja nie. Veron uczynimy naszym wasalem. Rozbudowaliśmy nasz port w Triest i w sumie tu powinien dążyć do podbicia całego regionu weneckiego dla nas. I możliwe, że teraz tak to zrobimy, tylko muszę się pozbyć Sycylii tutaj z sojuszy w Wenecji. I w sumie druga era się zaczęła. Kto tutaj będzie rządził? Iberian Inquisition, Bizancjum, Polska, Persja, papież. Fajne to. Seldżukowie, to nie wiem co to jest. I Lotaryngia. O kurka, Lotaryngia. Trzeba chyba tym zagrać kiedyś. Jako, że dużo mam wszędzie punktów militarnych, to wiecie co zrobimy. Dewowanko całego mojego kraju za te punkty. Tylko wcześniej wszędzie odpalimy edykt odpowiedni do dewowania. Powiem wam szczerze, brakuje mi tutaj takiego innego guzika, żeby całością przełączać edykt we wszystkich prowincjach, na przykład we których się to da zrobić. Super by to było, jakbym jednak paradoks coś takiego nam tutaj wprowadził. No i czas nadszedł najechać Magajarów, czyli Madziarów chyba na nasze. Co? Jak to Złota Orda? Fuck! Trybutariusz? Okej, to będzie ciekawe. Wezwiemy Bułgarię do tej wojny, ale powiem wam szczerze, że ja jako moje największe zagrożenie postrzegam tutaj na razie Sycylię, więc spróbujemy z nią się tutaj bić w pierwszej kolejności. No mamy deczkę lepsze wojsko, ale nie dużo. Sycylia może mieć dużo więcej i gdyby dosłała to wojsko, to by wygrała. Ewidentnie mi się bot podkłada. Co tutaj się dzieje w ogóle? Temu on mi się tak podkłada? Nie wiem. Ale fajnie ma ubrankę, takie trochę kurteczki takie obdarte. Nie będę narzekał. Na razie przeciwnik nic nie robi, nie narzekam. A teraz zauważyłem, że Sycylia była na tyle miła, że przyniosła swoją stolicę do Rzymu, więc zajmujemy tą prowincję i powinien być koniec wojny. A, tylko nie mam za co jej ostrzelać. Kurde. Bułgaria sobie też całkiem nieźle radzi. Jak tak dobrze pójdzie, to za chwilę Złota Orda wyjdzie mi z tej wojny. A Sycylia dostaje wciry. Jeszcze musi dostać więcej tych wcirów. Jeszcze przyblokujmy Sycylię. Zobaczcie, przez to, że tutaj jest takie przejście, bardzo fajne jest to, że tutaj są te Alpy tak wstawione do Włoszech na tej wersji gry. Możemy przyblokować przejście przeciwnikowi, bo tak, tutaj stoimy na minus 2, stoimy na prowincji górskiej, świetnej do obrony, a tutaj zdobyliśmy Forge, więc ja teraz sobie robię Carpet Siege na całą resztę terytoriów tutaj na południe i bierzemy chyba sporo pieniędzy od Sycylii, oby ich jak najbardziej zadłużyć. O tak, zrywamy sojusz z Wenecją, bierzemy wojenne reparacje, pieniążki, ile się da, prawie max i kończymy tą wojnę. Zbierzmy się z armią Złotej Ordy na płaskim w hordy, ale nie powinno być już tak źle, zwłaszcza jak mamy przewagę w artylerii. A tu mamy. Niestety Orda mnie zaorała, cofam się, uciekam, ale wyjąłem ich z wojny, więc tyle jest w tym dobrego. Białoruś totalnie ładpisujemy, nic o nich nie chcemy. Z tą Ordę, powiem szczerze, zajmiemy się za jakiś czas. Raczej wątpię, żebym podbił Madziarów za pierwszym razem całych, więc jeszcze będziemy z nimi walczyli, ale moje zasoby ludzkie są totalnie wyczyszczone. Od Madziarów biorę wszystko, żeby ich odciąć od przeciwnika. Taki mój mały rezerwat Madziarów. Serio? Mogłem poczekać z tym pizdilem. Hashtag facepalm w komentarzu, bo mi się należy i to bardzo. Dla tych, co nie ogarniają, klikając wcześniej tą ideę, mogłem zabrać o 1/5 więcej prowincji. Bo tak, teraz na mnie głosują. Aha, a ja powiem szczerze, że nie jestem pewien, czy ja chcę to cesarstwo odziedziczyć, bo mało co z niego zostało. O, powstał Albion, to może wejdę z nim jakieś... Teraz mi cesarza dali!
Dobra, ale może wejdziemy w jakieś relacje z Albionem w takim razie, skoro jestem tym cesarzem, przenoszę moją stolicę do Wiednia. Von Bonnenberg? What? Co za głupie, no nie widziałem, że mam trzymać tą dynastię. A mi wymarli. Ale głupie to jest. Koda, zawiodłem się. No ale weźmy dyplomatyczną reputację i co mi zostało? A wykonalne. To wszystko musiałbym odbić. Ale to jest nie do wykonania praktycznie, więc możemy to olać. I w sumie po końcu tej wojny dziwnej, w której biorę udział, abdykujemy naszego władcę i tworzymy Austrię. Ile ja relacji mogę mieć jako cesarz? Wow. Na prowincjach węgierskich raczej mi zależy. Tutaj zazwyczaj dość nieźle się buduje zasoby ludzkie, więc będę chciał jak najbardziej zwiększać je na terytorium Węgier. No, poborowi węgierscy nie ma co narzekać. O, co, czemu się nie trenujesz? I cyk, możemy Chorwację wasalizować. Terytoria zdobyczne nawracamy. Z moich starych roszczeń został mi jeszcze Śląsk do zajęcia, więc czemuż by nie? Wrocław z Krakowem i Nowym Sączem też trafia do nas. Kraków jest po prostu zbyt dobry monument, żeby go odpuścić. Mianowicie sukiennice. Zacznijmy też zadać kolejnych moich wasali, bo w sumie czemużby nie, przecież mogę. No i mamy Council of Trent. Ciekawe, co mi bot wybierze. Oby jak najlepsze, bo... No i niestety mamy pewien bardzo zły modyfikator, bo mamy ruch chłopski w naszym imperium, czyli każda monarchia właśnie dostaje taką mini rewolucję. Jakby to powiedzieć, czas zmiażdżyć chłopstwo. No to czas pozbyć się chłopstwa, jak i nawrócić ich na jedyną słuszną religię. Tak zauważyłem, że Złota Orda ma dużo pieniędzy, dlatego ją atakuje. Naszym wargolem będzie Przemyśl. Powinniśmy pewnie zająć Przemyśl plus parę fortec. No i 35% warscora powinno udać nam się zebrać, chyba. No nic, trzeba pobić te mniejsze staki hordy tutaj. Jeszcze bez dowódców, jak miło z ich strony. Jakiś warscore mi wpada. Tutaj dostaje niestety ja wpiernicz. O nie, czekajcie. Kurwiec. Nie, dobra, kijów pierwszy, lecimy. Na Very Hardzie to jakoś takie zbytnio kosztowne to wszystko. Armię straciłem. Co za klops. Dobra, nadszedł ten czas. Dużo więcej nie ugramy jako Styria. Żegnam się z naszymi ideami, bo będziemy się zaraz zmieniali na Austrię. A, tylko legitimacy w górę. Czas stworzyć arcyksięstwo Austrii. I daje nam to możliwość przyjęcia specjalnej formy rządów, właśnie arcyksięstwa, co też w sumie robimy. Już nie mamy naszego zielonego napisu, stajemy się bialutcy. I ile misji będę miał teraz do klikania? Tańszy dyplomata, bardzo mi to pasuje na rękę. Polepszanie relacji, dyplomatyczna relacja, bo wyparliśmy Karolingów. No Imperial Authority siłą rzeczy nie zdobędę. Co oni mają do tego odzyskiwania Holy Roman Empire? No to jest awykonalne. W tym momencie, przynajmniej na razie, wolne miasto ponownie, podbijanie kolejnych terytoriów, o, dyscyplinę dostajemy trójkowego za pół ceny, bardzo fajnie, kolejne misje, chyba związane z podbojem innowierców na wschód od nas, ale nie tak dużo tych roszczeń nowych dostaliśmy, tylko na Wenecję oraz na jedną prowincję, nie, to już miałem. Ale mamy chyba z każdej dziedziny teraz trójkowego, tańszego doradcę, więc powymieniajmy ich, bo czemuż by nie? Czekaj, co? A, no tak, zapomniałem, że też taki jest. Abdykujmy też naszego władcę, już dawno temu powinienem to zrobić. No i się zaczęło, jestem cesarzem i muszę bronić imperium. Aaaa! Niestety, wojna z Sycylią, której obecnie nie planowałem. Ale w sumie da mi to też możliwość podbicia z Serbii. A szukałem do tego sposobności. Chcemy odbić Belgrad jak najszybciej. Ale kiedy Andaluzja dołączyła do tej wojny? What the fuck? Czemu? No, przynajmniej jakościowo nie mam gorszej armii od nich. Powiedziałbym, że nawet mam lepszą w moralkach. Lepszych dowódców, przynajmniej na razie, ale zaraz takie straty powinni ponosić, że będzie rzeźnia dla mnie. Dobra, lecimy tą 23. Większa szansa na to, że coś tutaj zdziałamy. O, oczywiście, muszę dosłać posiłki, bo po co? No to się wycofujemy. Jeszcze gdyby to była moja wojna, to bym się czuł jakoś bezpiecznie, ale to jest wojna Florencji, która jeszcze nie whitepisuje tego. No domyślam się, że pewnie dlatego, że Bułgarię wezwałem do wojny, to Andaluzja jakoś interweniowała, chociaż nie miałem na ten temat żadnej informacji, ale w sumie z tego co pamiętam, to informacje dostaje przywódca wojny, czyli Florencja. Zdecydowanie muszę iść tak czy siak w jakość moich armii. Chociaż jakoś udaje nam się wypchnąć Andaluzję, bo ona dowódców nie ma, nie wiem gdzie ich rozsyła. Gdzieś tutaj uda nam się stack wipe'a złapać? No niestety nie. Obronić Milan i się wbiliśmy w Sycylię, która też ma dużo gorsze wojsko od nas, ciekawe. Ale tak patrząc na liczby, to chyba bez zjednoczonego Holy Roman Empire tutaj się nie obejdzie. 350 tysięcy mi wystawiają w tym momencie. Ha! Wygra!
wygraliśmy! Jakie straty zadane, ale najlepsze jest to, że Florencja coś sobie odbiła. To jest najlepsze w tym wszystkim i nie jest mi w ogóle wdzięczna za to. Florencjo, poprawmy nasze relacje. Dobra, jedną wojnę wygraliśmy, no to trzeba teraz zająć nasze prowincje w Wenecji, których potrzebujemy. Nawet Wenecję mogę, ale tego nie mamy szans zdobyć, więc Firuli. I wzywamy naszych sojuszników. What? Ile ich potraciłem? Ale na szczęście Printing Press się pojawił. Nie, na szczęście wszyscy nadal na mnie głosują. Ale muszę jakoś wykombinować, żeby zacząć jednak przeprowadzać reformy w Holy Roman Empire. Trzeba nas rozbudować Pragę na maksa. I muszę zdobyć ten zameczek dla siebie. Na szczęście Lotaryngia nie ma ulepszonych fortec, więc lecimy z nimi. No i easy. Wolne Niderlandy. Plus wojenne reparacje. Jakie to fajne. No i odcinamy troszeczkę dalej Wenecję i w sumie do kolejnej wojny na bank będę potrzebował więcej, ale to dużo większą flotę. Więcej okrętów, w skrócie. Super, czas na wojnę domową, jej. No ale okej, to będzie raczej okres, w którym będę musiał rozbudować ekonomię mojego kraju, więc pewnie spodziewajcie się dużego przeskoku czasowego. No dobra, ta wojna lig może nie wygląda źle, jak się tak patrzy po prostu na ilość zielonego i czerwonego. Dość wyrównanie to wygląda, ale w tym momencie to jest przejebane. Dlatego nawet się nie pierniczę, biorę obrońcę wiary, 5% więcej morali zawsze na propsie. Doradca jest, złotej ery raczej nie odpalę. Super, Anizaridzi jeszcze w tym momencie zaatakowali Bułgarię. No nie odpowiemy na to wyzwanie, nie ma na to szans. Sojusz raczej odtworzymy bez większego problemu, ale mimo wszystko będzie to tragedia dla nas w przyszłości. Ogólnie najpierw się będę skupiał na wyjmowaniu tych najmniejszych krajów. Najłatwiej się je wyjmuje z wojny. Kolejna sprawa, że każdy jeden będę chciał nawrócić na jedyną słuszną wiarę. Ułatwi nam to sprawę w późniejszym etapie naszej gry, o ile przetrwamy, bo wcale nie jestem pewien, że wygram tą wojnę. Tak, dajcie mi Army Tradition, jak najbardziej. Dobra, dobuduję jeszcze 60 tysięcy samej piechoty, którą będziemy dosyłali do pierwszych linii i wspierali nasze główne uderzenia. No najgorzej to teraz zrobić tak, żeby nam się nie zbijali w jedną dużą grupę. Mamy dużą przewagę w moralach, mamy jedną technologię do przodu, więc powinno być wyjebiście. Szkoda, że Nizaridzi mi orają mojego najmocniejszego sojusznika, ale to by tam płakał. Musimy jeszcze z nim poprawiać relacje cały czas, znaczy poprawiać zaufanie ponownie. No i niestety kolejna bitwa przegrana, ale przeciwnikowi zadaliśmy chyba większe straty, albo i nie. Kurde. Sycylia wychodzi z wojny na White Peace, bo nic więcej nie ugramy tutaj. Niby mam 200 tysięcy przewagi, ale jakoś tego totalnie nie odczuwam. No nic, wyjmujemy dalej. Teraz klucz to byłoby zająć Lotaryngię chyba. Udało mi się przebić przez te wszystkie małe księstwa. Jesteśmy już na Lotaryngii. Oby upadek stolicy zaczął wyjście tego kraju z wojny, bo wtedy jest szansa, że wygram tą wojnę. Ale wkurza mnie niezmiernie, że Albion w ogóle nie rusza do walki. Przy okazji, Frankię zdobyłem sobie na wasala. Mamy co odbijać w sumie. Śmiesznie wyszło, nawet Paryż jest teraz pod okupacją Lotaryngii. Tutaj ostatnia prowincja mi została. Niezłego fuksa mam z tym. Nie no, zdesantowali się i od razu zostali bęcki. Nie! Gincie, Lotaryńczycy! No trochę pieniędzy mają, ale zadowolę się wojennymi reparacjami, więc za chwilę je weźmie. Prawie milion strat po naszej stronie. Masakra, ciekawe ile ma przeciwnik. My niestety mamy chyba więcej. O, starcie z wojskami niderlandzkimi. No, mam dużą przewagę w moralach, całą armię tutaj rzuciliśmy, więc raczej powinniśmy wygrać. I z tego co widzę, są tutaj też wojska Andaluzji, może uda nam się ich wyrżnąć. Dzięki temu, nie wiem, w jakimś odcięciu czy coś, o, na przykład zajmując ponownie tą fortecę. A nie, bo przez Genuę mają przejście, tak czy siak. Dobra, Holandia już praktycznie pod naszym butem. I jednocześnie zaczynamy się wbijać w Andaluzję, jej wojska gdzieś tam są daleko, więc olewamy. I ciśniemy ten cały niebroniony teren. Możliwe, że Andaluzja zaraz nam wyjdzie z wojny, a może i coś zapłaci. Nie wierzę, że to robię, ale lecimy Carpet Siege'a Andaluzji. A wiecie, co jest najfajniejsze? Przez to, że zaczynam okupować to wybrzeże, to Sycylia rajduje teraz obecnie Andaluzję, a Norwegia rajduje Niderlandy. Fajnie. Nie wiem, czy pokazałem, ale kolejną ideę poszedłem jednak jakościową. Raz dla jakości armii, dodatkowej dyscypliny i jednak będę szedł w tą mocną politykę, żeby zjednoczyć jak najszybciej teraz Holy Roman Empire. Bez tego praktycznie nie wiem, czy... Nawet z zjednoczonym Holy Roman Empire nie jestem pewien, czy będę w stanie łatwo pokonywać Andaluzję, ale będzie łatwiej. Dobra, bierzemy. Dla mnie niestety tylko 1000 golda, ale wchodzą wojenne reparacje, 1,5 miliona do 900 tysięcy andaluzyjskich żołnierzy. Oby to zabolało ten kraj, bo jak nie, to nie wiem, jakbym miał
go inaczej zaorać. No i kończymy też naszą wojnę o właściwą religię. Powiem szczerze, że myślałem, że to przegram, ale się udało. A glorious day! Tak, udało nam się. Tylko i wyłącznie katolicy będą teraz rządzili Imperium Świętego Romana, co jest dość fajne, a ja muszę dodać dwóch kolejnych elektorów. 50 golda z wojennych reparacji, no nieźle. To trzeba było szybką wojenkę, nie z Wenecją, ale z Lotaryngią. I tak teraz zobaczyłem, jaki fajny afro, patrzcie, ci mają. Bułgarzy. Przy okazji zdobyliśmy sobie Wenecję. To jest mi bardzo, ale to bardzo na rękę. Będziemy sensownie zbierali tutaj handel teraz. Monument w Pradze zbudowany i nie wierzę, że to nie starczy, żeby przeprowadzać reformy. Też niestety nie mogłem zabrać stolicy, żeby dostać ten monument. A to dlatego, że kosztowałoby mnie to ponad setkę agresywnej ekspansji, więc może innym razem. Jesteśmy na plusie, wreszcie. Jakby to powiedzieć, czas na wielką wojnę w celu odzyskania prowincji dla naszej Francji. Dobra, lecimy na te fortece, żeby odciąć Andaluzję od Francji. Boże, ile tego tutaj leci. Aaaa, jak to wygląda, taki szturek. Wreszcie odciąłem ten kurek, naprawdę. Nie, no nadal przychodzą. Co to ma być w ogóle? Czemu ignorują fortece? No dobra, chyba jednak się udało. No, nie to Cassius Belli wybrałem. Conquest, nie reconquest. Why? A tak ładnie się udało. I spróbujemy odebrać te wszystkie fortece na południu. Taki piękny pasek. Przyda się bardzo na przyszłość. No, drugą wojnę już stoczyłem normalnie, kawałek Francji odzyskany, 1622, a ja dopiero drugą reformę przeprowadzam. Kolejna wojna i odzyskujemy znowu kolejny kawałek Francji. I muszę przyznać, że idzie mi zadziwiająco łatwo. Zbliżamy się powolutku do końca, 1638-19 technologia. Nasza Austria na razie się tak prezentuje, o, mogę wam to oddalić, mega słabo to chodzi na poziomie very hard. No, tak dużo wojska mają moi przeciwnicy, zresztą zaraz wam pokażę. Zobaczcie, już pod bilion podchodzi Nizari. Andaluzja 500 tysięcy, mam 248 tysięcy, jestem w stanie pokonać Andaluzję w wojnie. Nizarida raczej bym nie ruszył. O, i świat widzę, więc nawet go zaprezentuję wam. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jeszcze jakiś kraj z tej modyfikacji Antebellum, dajcie mi znać koniecznie w komentarzach. Tak, z Joanu też coś planuję, więc jak to napiszecie, to i tak będzie. Ale może jeszcze jakiś inny kraj europejski byście chcieli zobaczyć, piszcie, a no już zobaczymy. A my dobra, dalej zmierzajmy ku utworzeniu Austro-Węgier. Reformy też przeprowadzam w międzyczasie. I zobaczcie, jak dużo tego mamy. 0,64 na miesiąc, a jeszcze nie mam tych reform kolejnych. Na tej modyfikacji jest to dużo ułatwione. Bardzo ułatwione, bym wręcz powiedział. Takie moje małe niedopatrzenie. Miałem tutaj dużo takich misji związanych z ekonomią mojego kraju. Ups, jak zwykle Lukas to olał. A jeden bonus jest naprawdę niezły. Industrializacja Austrii trochę długo przed jej wynalezieniem. 52 we Wiedniu. Okej. 69! Zboczeniec i w ogóle. Jej, wynalazłem walca, nie dziękujcie mi. To jest jeden z tych mniejszych momentów, gdzie większość moich widzów może dotknąć chociaż raz kobiety i nie dostać w twarz. Tak, mam wojnę z Nizaridami, słusznie zauważyliście. Nie wiem, czemu nas nie zalał ten Nizarid, nie wiem, gdzie ma wojsko. Tutaj ma wojsko, ale 40 tysięcy, nie wiem, gdzie jest reszta. Nie powinniśmy mieć najmniejszych szans w tej wojnie. Ktoś mi wytłumaczy, dlaczego on wziął te prowincje. Przecież i tak ich nie obroni. Masakra. A, i skończyłem tą durną wojnę, więc teraz możemy przemienić się w Austro-Węgry. W sumie takie idee mieliśmy, standardowe austriackie wcześniej. Misje jeszcze nam się tak prezentują. No jak wiecie, nie zrobiłem wszystkich, no ale to trudno. Tu na końcu i tak są tylko jakieś bonusy czasowe, raczej nic stałego nie dostajemy. No dobra, to jest dobre. Ale stworzyliśmy sobie Austro-Węgry. Ładniejszy napis, nie powiedziałbym, ale na pewno ładniejsza flaga i dużo lepsze idee. Zobaczcie, moralki, dyscyplina, produkcja plus 20, piechota, produkcja, stabilność, tańsze forty i artyleria. Wow, dużo mocnych bonusów. A, tylko zabrali mi bonus do wzrostu Imperial Authority. No, trudno, ale i tak jesteśmy mega potęgą. Misje zostały austriackie. XD? Podskoczyło mi o równe 60 golda. Przed zmianą miałem 60 na plusie, teraz mam 124. Wow. Od sztandarem austro-węgierskim lecimy stoczyć ostatnią wojnę z Andaluzją, bo raczej, nie wiem, wypchnięcie ich z Europy mnie zadowoli. Nie wiem, czy się chce... Z Europy! Ha! Właśnie Lukas powiedział, że Iberia nie znajduje się w Europie. Nieważne. Wypchnięcie ich z Francji na razie mnie zadowala, a potem to się zobaczy. Jakościowo mam dużo lepsze wojsko. No ale czy to zadaje im straty? Jak na razie tak.
Chociaż nie ukrywam, że jestem trochę zdziwiony. Cały czas mam po 90 parę punktów Army Tradition, czyli mało. Mam lepszą szansę na generałów. I teraz jak chciałem pokazać, że mi się losują beznadziejnie, to mi się raz trafił dobry. No nic, nie będę narzekał. Znaczy już narzekałem, ale teraz przejdźmy do podboju Andaluzji. Nie no, przebiliśmy się, bitwę za bitwą wygrywamy. Kolejna bitewka... No, czy dały radę, czy wojska sojusznicze? O, chciałem wam pokazać bitewkę, tutaj nie da się. Wygraliśmy, ale mała wygrana. Gdzie ten mój przeciwny? Najgorsze jest to, że on zdążył się zabunkrować bardzo. Wszędzie fortece szóstkowe. Tak to się dzieje, jak nie zadłużacie bota. Milion strat przeciwko 800 tysiącom. Masakra, kolejna w zasadzie. No, ale kolejny kawałek Francji odzyskany. Znacznie mniej niż myślałem, no ale już taki cypelek nam został naprawdę. Ale powiem szczerze, że i tak jestem zadowolony z tych Austro-Węgier, dość fajne są. Tylko szkoda, że nie można ich troszeczkę wcześniej spróbować i ta gra do 1650 to jednak ból istnienia, naprawdę. Na tym poziomie trudności to jest masakra z tymi bonusami, jaki ma przeciwnik do wojska. Zobaczcie, który jestem. Nie jestem wcale pierwszy na świecie. Ekonomicznie na ten moment jestem drugi. Ile krajów lepiej sobie, równie dobrze sobie radzi. Więc gra na very hardzie nadal ma sens. Jak najbardziej. Tylko żeby to lepiej chodziło. A jak chcecie zobaczyć odcinek, w którym polska husaria jest tak przepotężna, że nie muszę jej wcale opłacać byłoiła naszych przeciwników, polecam ten odcinek z Polski. Dużo bitew, wojna z Moskwą, Osmanem, Francją i wszystko na samej konnicy.